Wołanie przyszło na mnie jak grom z jasnego nieba. Byłam bardzo zaskoczona tym, że Bóg chce właśnie mnie. I wybrał też formę nietypową, ponieważ byłam licealistką, wracając ze szkoły do domu, wchodzę do kuchni, biorę obiad i w trakcie nalewania zupy do talerza. Naprawdę forma taka zwyczajna, bardzo zwyczajna. I w tym momencie, kiedy ja koncentruję się na tym, żeby nie wylać tej zupy, Bóg wchodzi do mnie z takim zdaniem: idź do zakonu. Nie było to pytanie, nie była to prośba, takie zdanie oznajmujące, ale pewne. Ta myśl była bardzo głośna w mojej głowie. Dlatego nie miałam wątpliwości, czyja ona jest. Wiedziałam, że ona jest Boga. Ale nie zgodziłam się tak łatwo, ponieważ ja byłam bardzo niepewną osobą wtedy. Bardzo wątpiącą, nie znającą swoich możliwości, talentów. I pierwsza moja taka odpowiedź to: nie, ja się do tego nie nadaję. I tak, można powiedzieć, walczyłam z Panem Bogiem przez około 2 tygodnie. Ale Bóg codziennie z tym jednym zdaniem przychodził do mnie. Więc po 2 tygodniach siadłam, bardzo głęboko się nad tym wszystkim zastanowiłam i usłyszałam też taką myśl: jest coś, co się Bogu w Tobie podoba, dlatego Ciebie woła. Ja zaufam tej drugiej myśli, Duchowi Świętemu, który dał mi taką podpowiedź, taki kierunek, dlaczego? Bo ja się też pytam Pana Boga, dlaczego? Co Ty ode mnie chcesz? I ta odpowiedź taka ogólna, ale z jednej strony ona mnie wtedy zadowoliła. Jest we mnie coś, co się Bogu podoba. I powiedziałam Mu tak. Droga do sióstr Terezjanek trwała jakiś czas, ale znalazłam siostry Terezjanki w książce, w Leksykonie Zakonów w Polsce. Nie znałam ich osobiście, w moich stronach sióstr nie ma. I postanowiłam pojechać, poznać te siostry. Moim pierwszym kierunkiem to były Suwałki, miejsce postulatu. I tam przez 3 dni również mocowałam się z Panem Bogiem, który wtedy milczał. I tak się troszeczkę z Panem Bogiem pokłóciłam i nawet na Niego obraziłam. Dlaczego teraz nic nie mówisz? Ale obudziła się we mnie taka śląska pokora. Co? Ja? Nie? A zobaczysz, że tak. I w tym momencie, kiedy podjęłam taką przekorną odpowiedź, taką decyzję, że tak, zniknęła niepewność, zniknął niepokój, a w to miejsce przyszła bardzo głęboka radość. Dlatego ja wiedziałam, że to jest to. Wróciłam do domu. Przez miesiąc załatwiłam potrzebne sprawy. I wróciłam z plecakiem i gitarą do sióstr. I jestem do dnia dzisiejszego. A dzisiaj w zgromadzeniu jestem odpowiedzialna za ekipę, która modli się, pracuje z młodzieżą, ale też pracuje z tymi osobami, które słyszą głos Boży, ale są dzisiaj też, tak jak ja kiedyś, bardzo niepewne, bardzo zalęknione, które borykają się z różnymi swoimi problemami i potrzebują towarzyszenia, wsparcia i modlitwy. I my to też oferujemy tym osobom. Też w naszych wspólnotach troszczymy się o powołania właśnie przez swoją wierność Jezusowi. Kiedy z grupą sióstr wyjeżdżamy na różne eventy organizowane przez zakonników, przez diecezję, gdzie młodzież może nas zobaczyć, kiedy razem jesteśmy, rozmawiamy, tańczymy, bawimy się, kiedy razem do nich wychodzimy. I wiem po ich wypowiedziach, że to jest dla nich bardzo ważne, że oni widzą relacje między nami. Bo człowiek potrzebuje relacji. Nie ma
wieków kryzysowych, jeśli chodzi o powołania. Kryzysy są z naszej strony, ze strony nas dorosłych, ze strony rodziców, ze strony wychowawców, ze strony też ludzi Kościoła. Dlaczego dzisiaj młody człowiek bardzo boi się wejść na drogę powołania? Bo słyszy głos Boży. Pan Bóg nie zamilkł, Pan Bóg nie milczy. Ja obserwuję, że ludzie się młodzi bardzo boją, są niestabilni. Sami też w domu nie otrzymali takiej pewności, tego bezpieczeństwa. I dlatego tak niepewnie stawiają te kroki do przodu. Dlatego też zrażają się trudnościami. Nie wierzą też w swoje możliwości. Nie wierzą też Bogu. Powołanie możemy realizować tylko i wyłącznie w relacji z Jezusem. Samodzielnie jest to niemożliwe. Dlatego, że Jezus jest tutaj ważny, najważniejszy. On jest początkiem, On jest drogą i On jest na końcu tej drogi. I On jest szczęściem. Poznanie też Jezusa w taki nieprawdziwy sposób jest też powodem do tego, dlaczego człowiek młody, który słyszy głos Boży, nie odpowiada na ten głos. Dlatego, że nie ma prawdziwego obrazu Boga w sobie. Nie poznał Go jeszcze do końca. I naszym zadaniem, też jako Terezjanek, jest poznać młodych ludzi, dzieci z Bogiem Ojcem. Z tym, że Bóg jest miłością, tylko i wyłącznie. Bóg jest sprawiedliwy, ale Bóg nie powiedział, jestem sprawiedliwością. Bóg powiedział, jestem miłością. A miłość w sposób właściwy jest sprawiedliwa. Młodzi nas bardzo obserwują. Czasem bardziej niż myślimy. I wiem, po świadectwach wielu młodych ludzi, że to ta radość naszego wspólnego bycia ze sobą, pragnienie bycia ze sobą i pragnienie bycia dla Jezusa bardzo mocno porusza ich serca. I w taki sposób też jesteśmy narzędziami Boga w życiu tego człowieka, którego On powołał, a on się boi. Bóg nas potrzebuje dla tego młodego człowieka. I po to jesteśmy. Po to jest też nasz referat powołaniowy, aby pomagać młodym ludziom zobaczyć, że jest w nich coś, co się Bogu podoba. Że mimo ich słabości, które widzą dużo bardziej niż swoje zalety, naprawdę Bogu nie przeszkadzają w tym, żeby pójść z Nim, za Nim i żeby zostać świętym. Życie konsekrowane, zgromadzenie zakonne może zaoferować młodemu człowiekowi, młodej dziewczynie życie w pewnej harmonii, uporządkowaniu, w odejściu od chaosu świata, danie pewnego właśnie stabilności, też poczucia bezpieczeństwa i też przygotowania do tego, aby wyjść do tego świata i w sposób właściwy mówić o Jezusie, ale też bronić siebie, czasem bronić samego Jezusa. Oferuje też wartości, takie jak szacunek, jak wzajemna miłość, zrozumienie, jak relacje, które wiemy, jakie dzisiaj są. W gromadzeniu można pogłębić to, co jest ludzkie. O ile oczywiście otworzymy się na to, otworzymy się na formację, bo zgromadzenie może oferować, ale ja mogę tego nie przyjąć. Więc tak naprawdę zależy to od każdej młodej dziewczyny, która wstępuje do zgromadzenia, czy otworzy się na to, co zgromadzenie jej daje. Też w zgromadzeniu można rozwijać swoje talenty, które każdy z nas ma, każdy z nas otrzymał. Umiejętnie jest tylko o tym mówić, to czy dobrze jest o tym mówić. I warto jest też, wybierając zgromadzenie, dowiedzieć się, w jakim charyzmacie ono żyje,
czy ja tam, w tym konkretnym zgromadzeniu, zrealizuję też talenty, które otrzymałam od Pana Boga. Jeżeli osoba, młoda dziewczyna, pragnie pracować z drugim człowiekiem, szczególnie młodym, bądź tym najmłodszym, więc w naszym charyzmacie pięknie się rozwinie. Czy będąc, studiując pedagogikę, studiując teologię, czy po prostu studiując duchowość, gdzie będzie prowadziła kolejne pokolenia do Pana Boga. Ale też, kiedy będzie pomagała drugiemu człowiekowi odnaleźć samego siebie. W zgromadzeniu też można odnaleźć siebie. Pomimo wielu czasami trudności, bo są też kryzysy. One są normalne i są. Ale w tych kryzysach jest Bóg. I szczerze powiem, że w zgromadzeniu nie ma możliwości ucieczki od siebie samego. I to jest chyba człowiekowi najbardziej potrzebne dzisiaj. I to zgromadzenie zakonne każde zaoferuje. Wstępując, znajdziesz siebie. Już wreszcie nie będziesz od siebie uciekać. Bo w moim prawdziwym ja jest mój Bóg. Prawdziwy Bóg. Czym mogę jeszcze zachęcić dziewczynę do tego, aby była osobą konsekrowaną, aby poszła tą drogą? Tym, że ona będzie pokojem w świecie chaosu. Jeżeli naprawdę wejdzie we współpracę z Bogiem i z formatorką, stanie się osobą, która będzie nosiła pokój. Zanosiła ten pokój, zanosiła miłość. To jest możliwe, ja doświadczam tego w swoim życiu. Więc nie mówię tu o abstrakcjach. To jest naprawdę konkretna rzeczywistość. Pokój jest konkretną rzeczywistością, gdzie będąc przy takiej osobie, ona może wreszcie poczuć się spokojniejsza. Ona może wreszcie poczuć się wolniejsza i bez spinania się, bez lęku, może rozmawiać z drugim człowiekiem, który ma w sobie pokój.